Szanowny panie ministrze, panowie ministrowie, szanowni zaproszeni goście. Ja również chciałbym podziękować za zaproszenie i przede wszystkim za zorganizowanie tego przedsięwzięcia i te podziękowania chciałbym również złożyć w imieniu pana prezydenta, którego mam zaszczyt reprezentować i który również i tą sferą jako konstytucyjnie odpowiedzialna głowa państwa za bezpieczeństwo kraju się interesuje. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo cyberprzestrzeni, no wiemy o tym, że stało się jednym z najczęściej omawianych wyzwań globalnych XXI wieku. Dynamika zmian zachodzących w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, szybki rozwój technologii teleinformatycznych zmuszają nas do zwrócenia szczególnej uwagi na ten aspekt bezpieczeństwa narodowego. Podstawowym zadaniem państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa obywateli korzystających z cyberprzestrzeni. Ochrona ich prywatności, ochrona danych osobowych, tożsamości, godności oraz mienia. Nie można przy tym pominąć kwestii zapewnienia praw i wolności obywatelskich oraz swobody komunikowania się. Pan minister wspomniał o ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa uchwalonej w 2018 roku. Ona stworzyła ramy instytucjonalno-prawne do budowy systemu cyberbezpieczeństwa w Polsce. Podstawową rolą jest zapewnienie niezakłóconego świadczenia usług kluczowych z punktu widzenia państwa i gospodarki oraz usług cyfrowych. Podmioty z sektora prywatnego stały się współodpowiedzialne za bezpieczeństwo cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa uregulowała obowiązki operatorów usług kluczowych, a więc najważniejszych przedsiębiorstw z sektora energetyki, transportu, ochrony zdrowia, bankowości, infrastruktury rynków finansowych, zaopatrzenia w wodę. To na nich, na tych operatorach spoczywa ogromna odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa. Nie sposób wyobrazić sobie, jak katastrofalne skutki dla państwa i obywateli mógłby mieć cyberatak na te systemy informatyczne. Konieczność dalszego budowania zdolności do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania państwa w cyberprzestrzeni dostrzega prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też w opracowanych na jego polecenie przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego rekomendacjach do nowej strategii bezpieczeństwa narodowego podkreślono, że bezpieczeństwo cyberprzestrzeni stało się jednym z podstawowych celów strategicznych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa. Cyberprzestrzeń umożliwia bowiem podejmowanie asymetrycznych działań przez podmioty, których celem jest zamierzona działalność szkodliwa dla interesów Polski. Analizy przeprowadzone w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego przy udziale ekspertów ze świata nauki pokazały, że system ochrony cyberprzestrzeni wymaga skoordynowania z pozostałymi komponentami systemu bezpieczeństwa. Tylko całościowe spojrzenie na bezpieczeństwo państwa w oparciu o zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem narodowym zapewni zdolność do szybkiej reakcji państwa na pojawiające się nowe wyzwania i zagrożenia. Podstawę działania tego systemu powinna stanowić ustawa o zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym. Ustawa ta scaliłaby dotychczas funkcjonujące odrębne systemy, w szczególności system kierowania bezpieczeństwem narodowym oraz system zarządzania kryzysowego, w tym także system cyberbezpieczeństwa, który nie został jeszcze wystarczająco zintegrowany w ramach powstającego systemu bezpieczeństwa państwa. Należy wskazać, że omówione działania państwa muszą być wsparte aktywnością na poziomie międzynarodowym. Cyberprzestrzeń posiada zasięg globalny, a zatem niezbędne jest przyjęcie rozwiązań o charakterze globalnym. Polska aktywnie uczestniczy w działaniach Unii Europejskiej i NATO, zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Kwestie bezpieczeństwa w sferze cyber powinny być traktowane jednakowo w całym naszym regionie. Stąd bardzo istotna jest współpraca, w szczególności w ramach inicjatywy Trójmorza, Grupy Wyszehradzkiej, jak też Dziewiątki Bukaresztańskiej. Mamy już solidne podstawy do współpracy dzięki inicjatywom w ostatnich latach. Jednak współpraca ta musi być stale pogłębiana, zwłaszcza w wymiarze regionalnym. Szanowni państwo, w dobie swobody przepływu informacji, osób oraz towarów państwa muszą prowadzić odpowiednią politykę ochrony cyberprzestrzeni, pozwalającą skutecznie zapobiegać i zwalczać występujące w niej zagrożenia. Na naszych oczach powstaje Europejski Jednolity Rynek Cyfrowy, który kiedyś podobnie jak Single Market Act fundamentalnie zmienia gospodarkę Europy. Stanowi wyzwanie, ale jednocześnie stwarza realne szanse na podniesienie konkurencyjności całej Europy, a co za tym idzie samej Polski w wymiarze zarówno regionalnym, jak i globalnym. Postępująca integracja i tworzone obecnie wspólne standardy bezpieczeństwa, sieci, aplikacji, wymiany danych tworzą niezwykle atrakcyjny i innowacyjny rynek handlu i usług. Polska
powinna w tych pracach aktywnie uczestniczyć i tak się dzieje. Z satysfakcją odnotowujemy zatem inicjatywy Ministerstwa Cyfryzacji w tym zakresie, jak chociażby odbywająca się w Warszawie konferencja dotycząca problematyki jednolitego rynku cyfrowego. Oczywista jest również konieczność tworzenia platform wymiany doświadczeń i informacji na temat zagrożeń pomiędzy państwami sojuszniczymi. W tym miejscu chciałbym podkreślić wagę podpisanej na początku września podczas wizyty wiceprezydenta USA w Polsce wspólnej deklaracji Polski i USA na temat 5G. Bezpieczna technologia mobilna piątej generacji będzie miała fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego. W treści deklaracji znajdujemy sformułowanie, że niezbędna jest uważna i kompletna ocena komponentów i producentów oprogramowania. A w budowie sieci 5G uczestniczyć powinni jedynie zaufani, to jest cytat, i niezawodni dostawcy. Z uwagi na istotny wpływ sieci 5G na rozwój polskiej gospodarki, przy jej wdrażaniu priorytetem powinno być zapewnienie cyberbezpieczeństwa przy równoczesnej gwarancji zapewnienia odpowiedniego poziomu technologicznego. Operatorzy przy wdrażaniu nowej technologii muszą zadbać o najwyższe standardy. Ważne jest nie tylko bezpieczeństwo infrastruktury, urządzeń końcowych, ale przede wszystkim budowanie świadomości użytkowników. O tym mówił przed chwilą pan minister. Jak w bezpieczny sposób powinni korzystać również sieci 5G. Szanowni państwo, truizmem jest stwierdzenie, że zapewnienie cyberbezpieczeństwa to nieustanny proces. Uchwalenie ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, implementowanie dyrektywy NIS stanowi pierwszy krok na drodze do budowy systemu cyberbezpieczeństwa w Polsce. Przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji projekt nowej strategii cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024 to ważny dokument wyznaczający ramy dalszych działań nad przyjęciem mechanizmów zapewniających cyberbezpieczeństwo. Należy wspomnieć, że w działaniach tych aktywnie uczestniczy także resort obrony narodowej. Tutaj pragnę przywołać słowa obecnego na sali pana ministra Zdzikota, który posługuje się sformułowaniem ekosystemu cyberbezpieczeństwa, które tworzy MON. MON przeprowadził proces konsolidacji instytucji odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo, powołano Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, a niedalej jak w połowie września minister obrony narodowej podpisał koncepcję budowy wojsk obrony cyberprzestrzeni. Szanowni państwo, w imieniu pana prezydenta, w imieniu swoim własnym życzę państwu owocnych rozmów. Mam nadzieję, że to spotkanie będzie służyło wypracowaniu konkretnych rekomendacji służących interesowi naszego kraju, ale również regionu, interesowi nas wszystkich. Dziękuję bardzo.